Być może ogłoszone we wtorek nowe reguły sanitarne skłonią niezaszczepionych do przyjęcia wakcyny przeciwko ciężkiemu przebiegowi SARS-CoV-2. We wtorek rząd ogłosił zasady reżimu sanitarnego, które wejdą w życie od 15 grudnia. Ograniczeniem objęto restauracje, bary i hotele. Od przyszłej środy może być w nich zajęte do 30% miejsc. Jednak jest wyjątek. Osoby zaszczepione mogą wypełniać salę czy hotel ponad ten limit. Aby móc z tego wyjątku skorzystać, należy okazać certyfikat potwierdzający pełne zaszczepienie. Takie same progi i zasady pozwalające na odstępstwa mają być stosowane w kinach, teatrach, obiektach sportowych i kościołach. W środkach zbiorowego transportu publicznego ograniczenie wynosi 75%. Zamknięte zostają kluby, dyskoteki i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Szczególne zasady jednak regulują zabawę sylwestrową. Możliwe jest jej zorganizowanie, o ile liczebność uczestników zamkniętej imprezy nie przekroczy 100 osób. Co ważne, tutaj muszą być zastosowane limity obowiązujące w lokalach gastronomicznych. Ogłoszone we wtorek zasady spowodowały, że znowu podniosły się głosy dotyczące tzw. segregacji sanitarnej. Media społecznościowe aż huczą od znanych już argumentów. Nikt nie ma prawa żądać od nas certyfikatów, w którym miejscu konstytucja na to pozwala, jaki przepis uprawnia przedsiębiorcę do weryfikacji. To najczęściej wygłaszane twierdzenia i pytania. Najwyraźniej na przeciwnikach szczepień nie robią wrażenia bieżące statystyki covidowe. Tylko w środę zawierały informację o 28,5 tysiącu nowych zakażeń i niemal 600 zgonach. Zmiana zasad, i to istotna, dotknie również placówki oświatowe. Chodzi o szkoły podstawowe i średnie. Od 20 grudnia do 9 stycznia wszyscy uczniowie będą kształcić się zdalnie. To ograniczenie nie dotyczy żłobków i przedszkoli.